Dziękuję bardzo. Ja bym chciała jeszcze raz doprecyzować, że te nieprawidłowości, one się nie odbywały pod okiem kontroli, tylko na prośbę stosownych służb i prokuratury, które poinformowały stosowne osoby w MSZ, że prowadzą śledztwo i dla dobra śledztwa oczekują, że informacje nie będą nagłaśniane, a kontrole będą zawieszone na ten czas. Więc tych kontroli w tym czasie nie było, ale nie było nie dlatego, że było to zaniedbanie, tylko była to odpowiedź na prośbę stosownych służb, w tym prokuratury, które potrzebowały czasu na to, żeby prowadzić dochodzenie, żeby móc powiedzieć dokładnie, jakie rzeczywiście przestępstwa mają miejsce. W momencie, kiedy ta wiedza stała się wiedzą publiczną, to oczywiście ta prośba przestała obowiązywać i natychmiast została skierowana stosowna kontrola. Rzeczywiście jest tak, że te kontrole na wschodzie są ze szczególną uwagą, ze szczególną częstotliwością prowadzone. Dotyczy to także Kaliningradu i dotyczy to oczywiście także działań związanych z małym ruchem granicznym, więc tu nie ma absolutnie żadnego wyjątku. To jest ściśle związane z faktem, no musimy to z przykrością przyznać, korupcyjnego środowiska, w jakim nasi konsulowie pracują, ryzyka korupcyjnego i pokusy korupcyjnej, wobec jakiej stoją, i to zapanowanie nad słabością ludzką, która będzie miała miejsce zawsze, bo to po prostu tak jest, tylko potrzebne są kontrole, a potem są potrzebne bardzo radykalne działania i mechanizmy uniemożliwiające albo ograniczające te działania, te wszystkie mechanizmy dotyczące utransparentnienia działań na miejscu. Ja wspomniałam, ale oczywiście z ogromną przyjemnością my je przedstawimy na piśmie. Co do wizerunku polskiej służby konsularnej i wydawanych przez nas wiz, to dziękuję za podniesienie tej kwestii, bo to jest rzeczywiście bardzo istotne. Polska wydaje na Ukrainie i na Białorusi tyle samo wiz, a nawet więcej wiz w przypadku Białorusi niż cała reszta krajów unijnych. Więc jesteśmy potentatem, jesteśmy naprawdę wielkim przedsiębiorstwem wydającym wizy i z ogromną uwagą ta nasza działalność jest śledzona przez kraje unijne, ale nie tylko pod kątem naszej braku korupcji, ale także pod kątem, czy nasze działania nie są zbyt liberalne. Ponieważ dostęp do polskiej wizy jest najłatwiejszy, ponieważ staramy się działać tak, żeby obywatel Europy Wschodniej naprawdę dostał tę wizę szybko i prosto, co nie wszystkim krajom w Unii Europejskiej się podoba. Także z dwóch stron jesteśmy pilnowani i zdajemy sobie z tego sprawę. W związku z tym wszystkie te działania, o których wspomniałam, oczywiście są bardzo ważne i z całą uwagą i z całym naciskiem będą realizowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję.